No i proszę Państwa, jest nasz gość świeżo po koncercie, Limbowski. Witam Cię serdecznie, witam. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo przede wszystkim za to, że potwierdzasz taką moją tezę, że my mężczyźni jesteśmy romantyczni, jesteśmy wrażliwi. Bo to słuchasz także w Twoich piosenkach. Oczywiście, że jesteśmy i tak. Powinniśmy być bardziej inkluzywni z tą męskością i z romantycznością. No ale tak postrzegając to w tradycyjnych rolach, to jesteśmy jednocześnie męscy, szorstcy, ale wrażliwi. No i o to chodzi, ale to wszystko się dobrze układa i dokładnie jest także treścią wielu Twoich piosenek, również te relacje między kobietą a mężczyzną, bo przecież to część, bardzo ważna część naszego życia. A kto, tak, to czy prawda. Czy tam pokazujesz, kto wygrywa w tych piosenkach rzeczywiście, czy to jest jakaś taka... Raczej staram się ukryć, kto przegrywa. O, i to już wystarczy. Ale wydaje mi się, że już trochę wyrosłem z tego. Mhm. Teraz piszę więcej piosenek o samochodach. Mhm. Czyli takie męskie tematy. Dobrej zabawie. Tak. Jesteś klasycznym songwriterem, to jest dzisiaj bardzo, bardzo modne. Jak czujesz się w ogóle w tej roli? No bo wiesz, pisanie tekstów, komponowanie muzyki, wykonywanie tego wszystkiego, czyli śpiewanie, ale oprócz tego jeszcze grasz na kilku instrumentach. To wszystko tworzy taką twoją artystyczną wiarygodność, taką spójność, która owocuje w kontaktach z publicznością, że ta publiczność mówi tak, ja mu wierzę. Czy właśnie o taki wyraz tego songwriterskiego tworzenia ci chodziło? Myślę, że jest to tradycja, która istnieje już od starożytności i jesteśmy jak karaluchy. Mm-hmm. Po prostu niezależnie od epoki, kraju, kultury, zawsze istnieją wędrujący artyści opowiadający historię. Ja jestem jednym z nich. To się czasami wydaje się, że jest to modne. Może tak. Chociaż ostatnio bardziej modne jest granie na syntezatorach i praca nad imidżem, ale widzę, że takie najmłodsze pokolenie, powiedzmy dzisiejszych nastolatków, znowu bierze gitary do ręki i gra piosenki z lat 60., więc wydaje mi się, że wszystko wraca. Od strony muzycznej, twoich melodii, które prezentujesz, kompozycji, jest to troszeczkę tak bluesowo, jest i rockowo, jest i tak z groove'em, z takim tanecznym też podejściem. Lubisz tę różnorodność, ten koloryt, ten kalejdoskop dźwięków, taki właśnie? Bardzo. Najbardziej lubię grać do tańca, aczkolwiek najwięcej wychodzi mi piosenek do picia. Ale jak tylko mogę, gram do tańca. Hmm. Kilka z Twoich albumów zostało wydanych przez samego Ciebie, czyli takim własnym sumptem. Czy to oznaczało, że rzeczywiście chciałeś być albo byłeś artystą wtedy niezależnym całkowicie? Wiesz, nie chciałeś podlegać żadnym rygorom wytwórni płytowych, chciałeś się sam stanowić od początku do końca o tym produkcie, jakim jest Twoja i tylko wyłącznie Twoja płyta? To był trochę bardziej skomplikowany proces. Na początku po prostu... nikogo nie obchodziło, czy chce być niezależny, czy nie, więc ja mówiłem, że chcę być niezależny, to tak naprawdę po prostu nikt nie dzwonił. Tak, to jest zaliczna sprawa. Potem ktoś zadzwonił i odmówiłem i potem kilka lat jeszcze poczekałem na drugi telefon, jak zadzwonił drugi raz, to powiedziałem, że okej. No i jakby przez jakiś czas umocowałem się z tą hydrą i starałem się makiawelicznie uzyskać jak najwięcej od dużej wytwórni i nic jej w zamian nie dać, co mi się poniekąd udało. Teraz po latach jestem niezależny świadomie i jeśli ktoś dzwoni, to odmawiam. Jeśli miałbym kojarzyć Twoją postać z jakimś miastem, to kojarzyłbym Cię z Krakowem, a tu dowiaduję się, że Berlin. Co takiego znalazłeś w Berlinie? Ja wiem, że Berlin to też taka bohema artystyczna. Nie wiem, bo dawno nie byłem, czy aktualnie też, ale kiedyś tak. No oczywiście ostatnie dwa lata zmieniły sytuację w Berlinie również. No ale w Berlinie są takie miejsca, których w Krakowie już nie ma. Kiedyś w Krakowie w jamie wawelskiej, w jaskini wawelskiej były najlepsze imprezy, a teraz ta tradycja niestety upadła. W Berlinie cały czas funkcjonują jaskinie wawelskie. A tak mówiąc poważnie, to po prostu nie chciałem zostać krakowskim artystą takim już starszym. Skąd wybór akurat, że Berlin? Mogłeś równie dobrze wyjechać do Paryża, do Madrytu. Siwym, a jednak wrednym artystą krakowskim. Więc troszeczkę chciałeś uciec od tego Krakowa, tak, który tak. Wszyscy lubią, ale przecież od czasu do czasu dobrze jest poddychać także innym powietrzem. W tym wypadku wybrałeś berlińskie. Dokładnie. W Berlinie znalazłem to, co znalazłem w Krakowie 15 lat wcześniej. Mhm. Dwie nominacje do Fryderyka. To coś, co naprawdę też jakoś tak buduje cię, podbudowuje, sprawia, że
dostajesz dodatkowej siły, jakichś pomysłów artystycznych, czy te nagrody, wyróżnienia, które gdzieś tam pojawiają się w twoim życiorysie artystycznym, na twojej drodze są właściwie czymś takim pobocznym? Rozmawiałem ostatnio o tym z moim przyjacielem z Berlina, z którym nagrywamy płytę i doszliśmy do tego samego wniosku, chociaż ja wychowałem się w Polsce, on w Stanach Zjednoczonych, że naszym największym osiągnięciem i wyróżnieniem i nagrodą jest to, że nadal żyjemy i gramy muzykę. Mhm. Który z tych swoich albumów jest twoim zdaniem taki dla ciebie najważniejszy, powiedziałbym, jest takim, do którego lubisz wracać i z którego grasz najwięcej utworów? Czy to są, wtedy skupiasz się tylko na tym, co nowe? Konsekwentnie staram się zapomnieć o wszystkich. Mhm. Czyli nagrywasz i zapominasz. Ja słyszałem o takiej teorii właśnie, że artyści nagrywają coś i już później nie słuchają tych utworów. Odkładają na półkę i sięgają i szukają nowych pomysłów. Tak, no po prostu, no wiesz, czytasz swój pamiętnik sprzed 15 lat codziennie? No nie, od czasu do czasu gdzieś tam przejrzę przy okazji, raczej, czy spotkaniach rodzinnych. Raczej bolesne. Też. I tak trzeba mieć z nimi kontakt na koncertach, więc... Mhm. Powoli kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję ci bardzo za twój występ, publiczność nasza. Ja dziękuję. To są rzadkie teraz dla nas momenty takiego słuchania. Słuchania z ludźmi. Mm. Okres pandemii, te dwa lata sprawiły swoje i troszeczkę ta działalność koncertowa nam się nieco zamroziła. No ale mam nadzieję, że ten okres przezwyciężymy. Jak wszystko, co złe, już później będzie tylko dobrze. No, tak. Tego sobie życzmy. Sobie i wszystkim innym też. Limbowski, proszę Państwa, w moim studiu. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Za moment rozpoczynamy... To brawa to dla Ciebie. Za moment rozpoczynamy ostatnią część naszego spotkania z naszą super gwiazdą dzisiejszego wieczoru, Anią Wyszkoń. Oddaję głos na scenę.